Siemanko moi drodzy, ja jestem Oltix, a to jest kolejny odcinek Olti Vlogów i dzisiaj no troszeczkę inaczej. Dzisiaj jesteśmy w terenie, dzisiaj spróbujemy nakręcić coś właśnie z terenu, ponieważ dzisiaj jest taka piękna pogoda, no popatrzcie sami, no będziecie mieli jakieś ujęcia teraz w międzyczasie, będą leciały, ale chciałbym wam pokazać to, jak piękny kraj mamy, w jak pięknym kraju mieszkamy i żyjemy w sumie. Moi drodzy, dzisiaj chciałem porozmawiać przede wszystkim na temat szkoły. Na temat szkoły i mojego stosunku do niej w sumie. I chciałem gdzieś tutaj usiąść, ale jeszcze nie mam pomysłu, więc zaraz się widzimy. Dobra, witajcie moi drodzy jeszcze raz i tym razem już siedzę i myślę, że będzie całkiem spoko. Moi drodzy, przede wszystkim chciałem porozmawiać o szkole jako o organizacji, która zmusza nas do pewnych schematów. Wybaczcie, ściągnę okulary, bo to tak w sumie nie wypada, abym mówił w okularach, bo to niegrzecznie, tak? Niegrzecznie. Moi drodzy, musimy sobie uświadomić to, że szkoła zmusza nas do pewnych schematów, przede wszystkim ta polska, które nie mają najmniejszego sensu. Po pierwsze, chciałbym zauważyć, że gdy powiecie nauczycielowi, że przyjście do szkoły tego na przykład dnia, gdy macie 8 zastępstw i 0 jakiejkolwiek lekcji całkowitej, no to i powiecie, że to jest bez sensu, no to ten nauczyciel powie, no to w ogóle nie chodźcie do szkoły, tak? I nauczyciel na przykład, tak ogólnie rzecz biorąc, nie podejdzie do tematu w takim stopniu, jak do tego podchodzi uczeń, czyli nauczyciel przede wszystkim zarabia, będąc w szkole, zarabia za to, że jest w tej szkole, a uczeń przede wszystkim nic z tego nie pojmuje. I opowiem wam historię dzisiaj o tym, jak miałem kolegę, bo już w zasadzie nie mam kolegi, ponieważ on wyprowadził się, przeniósł, nie wiadomo co się z nim stało, po prostu z człowiekiem straciłem jakikolwiek kontakt. No i moi drodzy, była to cholernie inteligentna bestia, naprawdę. Była to cholernie inteligentna bestia i najgorsze jest to, że gościu przestał chodzić do szkoły, ponieważ o ile schematy w szkole są bardzo durne, i to, czego od nas wymagają, czyli bez sensu kucia niektórych definicji i tak dalej, z tym się nie zgodzę. Akurat z tym, że skończyć szkołę wypada, no to akurat tutaj jest pewna... Jest to racjonalne przynajmniej, ponieważ, moi drodzy, nie oszukujmy się, ale cały schemat działania świata opiera się na tym, że im więcej papierków mamy, tym łatwiej nam jest w życiu i nie wiadomo kiedy, co nam się przyda. I tak naprawdę zakończenie edukacji, powiedzmy, w trakcie szkoły średniej i już, powiedzmy, nie uzupełnianie tego jest dużym błędem, ponieważ po pierwsze nie mamy matury, która jest zawsze brana pod uwagę, gdy szukamy pracy. Nie mamy ukończonej szkoły średniej, co nie daje nam wykształcenia średniego, także... No ale poza tym szkoła jest pełna absurdów i banałów, które nie mają żadnego sensu, na przykład chodzenie do szkoły w dzień, kiedy nie ma w ogóle lekcji. I tak nauczyciel ci powie, że to jest bez sensu, bo on ma za to płacone. A wracając do historii, no to miałem sytuację taką, że właśnie ten kolega chodził do szkoły trochę rzadziej niż ja nawet teraz, bo ja bardzo rzadko teraz chodzę do szkoły, tak w tygodniu, pełnego tygodnia już nie pamiętam, kiedy bym chodził do szkoły, czyli dość sporo opuszczam tych godzin, ale... Kolega przychodził właśnie do szkoły i generalnie on wszystko zaliczał od razu. On, jeżeli miał termin i był w szkole, no to on bez najmniejszego zastanowienia, on mówił: dobra, chcę pisać teraz to i to. No i gościu naprawdę zdawał, gościu naprawdę dobre oceny miał, przyzwoite bardzo. I teraz jest pytanie, czy chodzenie do szkoły zawsze ma sens? Czy to nie jest tak, że czasami są dni takie, że nic z tego nie korzystamy, mimo tego, że są lekcje? Czy nie jest tak, że mimo tego, że jesteśmy na tych lekcjach, to one nam nic nie dają, ponieważ w momencie, gdy kolega nie był na przykład jakiś czas, nie chodził do szkoły i był kontynuowany jakiś temat, no powiedzmy pierwszy lepszy matematyka, tak? Jest nowy rozdział, nowy temat, 3 lekcje i powiedzmy przychodzi gościu na kartkówkę, no i wow, ten gościu pisze lepiej tą kartkówkę niż ludzie, którzy byli na tej lekcji. I czy to nie daje do myślenia trochę w tym kierunku, że czasami więcej zyskujemy będąc w domu, w tym momencie, gdy nasze mass media przede wszystkim opierają się na tym. Umówmy się, że nasze mass media to przede wszystkim internet i nie ma się co oszukiwać, że internetem właśnie dzisiaj stoi większość naszej wiedzy i to
jak my postrzegamy świat, ponieważ nasz światopogląd kreuje się przez media, a naszymi mediami w tym momencie jest internet, statystyk. Zależy o... Wow, zależy o jaki portal będziemy tutaj spierać się. Niemniej jednak musimy też mieć pewny dystans do tych mediów, ponieważ one nie zawsze mówią prawdę, ale mówią więcej prawdy, niżeli jest to w telewizji. Dlatego też taka refleksja do Was. Czy Wy uważacie, że chodzenie zawsze do szkoły ma jakiś sens? Czy to nie jest tak, że czasami zyskujemy więcej nie idąc do szkoły, wypoczywać w tym czasie, gdy na przykład inni są w szkole? I wtedy się na przykład czegoś pouczyć z chęci czystych, co? Dobra, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się dzisiaj bardzo ciepło i do następnego, tak zdecydowanie do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!